A Karol, o, dobre pytanie. Czy rynek? Czy ty wierzysz w niewidzialną rękę rynku i to, że rynek się sam reguluje, czy trzeba mu pomagać w tych regulacjach? Witamy w kolejnym odcinku lekkostronniczego, poziom bez Becji. Rynek zweryfikuje. Uwaga. Jest mi ugryz wczoraj w ogóle, ziadno. Psy nie gryzą ludzi. No tak, no serio. W ogóle nie widać. Jeżeli mi pokazuje jedną kropkę, coś 10 razy mniejsze niż ten pieprzyk, którego i tak nie widać, tak. Pies mnie ugryzł. To cierpiałem, Włod. Kiedy cierpiałem najbardziej, myślałem o tobie, Włod. A ja po prostu nie wiedziałem, Karol, byłem w Krakowie, wiesz, mi wystarczyło zadzwonić. 16:36. Włodku, zadaj mi pytanie. Karolu, czy publikując zdjęcie w serwisie Instagram... Dodajesz filtry. Wiedziałem, że dodajesz. Tak, Włodeczku, tak, oczywiście. Trudniejsze mi zadaj, półprofesjonalną poproszę. Dobrze, używając filtrów, Karolu, zniekształcasz rzeczywistość. O. Nie, no tam robisz też w tych stories, widziałem też jakieś różne inne. Nie tylko kolor, jakieś tam rzeczy dodajesz, też coś tam lata. Wiem, bezbecja jedzie. Nie, przenieśliśmy się do Zatoki Gdyńskiej, drodzy państwo, mamy zamiejscowy odcinek znowu, wybaczcie. Nasz numer zamiejscowy to 078. Statek dokuje. Instagram, ale nawet nie sam Instagram, nie co sam Instagram. Raczej firma zewnętrzna w pewien sposób zaczyna przeginać. No co, wszyscy wiemy, że w Instagramie są filtry. Teraz doszły nowe filtry i zobaczmy, co to mi robi? O! Z blurem, to jest tylko blur. Ta, o! Wreszcie cię mamy. Co, że powiedziałem w wczorajszym odcinku, że boję się ciasnoty umysłowej? Ja szczurze. O, fajne. O. No i tak, i widzisz, dlaczego są filtry na Instagramie? Żeby móc zmarnować cały dzień. Do zabawy. Nie, i to jest spoko. I póki jeszcze takie filtry są, no to luz. Ale jak już zaczynają być takie filtry, że z takiego kogoś jak ja zaczną robić kogoś takiego jak Brad Pitt. Firma się nazywa Spark AR i to właśnie filtry tej firmy powodują, że możemy upiększać znacząco swoje twarze. Dla mnie niesamowite jest to, że trochę bez echa i tak naturalnie i w ogóle tak jakby to już było, przyjęliśmy do wiadomości naprawdę dobrą implementację Augmented Reality w telefonach. No ale Messenger też to ma fajnie zrobione. No ale ja wiem, czaisz, tylko tego nie było, to w ogóle nie było AR bardzo długo, a teraz nagle, i to nie jakiś wielkie boom, że pierwsza firma ma apkę AR, nie, po prostu nagle masz to w Instagramie. Nina bardzo lubi te filtry, nie, że wie, że może być smokiem, że może, uwielbia to, nie? Też je lubię. Ale nie wiedziałem, że są tak takie filtry, które naprawdę, no moim zdaniem, dobrze działają. W sensie, w sierpniu Instagram udostępnił swoim użytkownikom możliwość kreowania nowych filtrów, czyli takich, za które nie odpowiada sam Instagram, tylko na przykład Karol stwierdzi sobie, że będzie robił filtry. Ty wchodzisz na profil Karola na Instagramie, włączasz, okej, fajny filtr, spoko. I teraz okazuje się, że te filtry, które zmieniają twarze w mocny sposób, upiększając je, tą właśnie wyciągając kości policzkowe, nos, oczy i tak dalej, mogą być niezdrowe. Okazuje się, że w ramach troski o zdrowie psychiczne użytkowników firma Spark AR odpowiedzialna za tworzenie właśnie tych efektów w ciągu najbliższych tygodni ma zamiar usunąć wszystkie filtry imitujące efekty operacji plastycznych. Czyli wyszczuplanie, powiększenie oczu. Bo pojawiło się wiele głosów, że takie filtry mogą zaburzać obraz własny i przyczyniać się do rozwoju dysmorfofobii. To jest zaburzenie psychiczne, nie? Że możesz mieć takie ciało jak masz i być przekonanym, że masz bardzo brzydki nos. Mimo, że jest okej. Według Spark AR w ciągu ostatniego roku ponad miliard osób używa filtrów do zmiany twarzy w mediach społecznościowych. Więc albo sami poszli po rozum do głowy, albo na przykład odzywały się do nich jakieś organizacje zewnętrzne. No bo zakładam, że Instagram sam się nie odzywał. Oczywiście zmienianie siebie, które w jakiś sposób wpływa na, może wpływać na dysfunkcję, na jakieś problemy psychiczne, no wiadomo, powinniśmy uważać, żeby w tą strefę nie wchodzić. Jednak uważam, że to też jest taki trochę przedbieg do tego, żeby w ogóle się zastanowić nad tym, no ale czym jest fotografia, makijaż i tak dalej, bo to wszystko jest też upiększaniem się. To jest też w apkach na telefon zewnętrzny. Jest wiele apek, stary, Facetune, najpopularniejsza aplikacja do poprawiania twarzy. Robić tak, wygłada ci cerę, możesz sobie powiększyć oczy, możesz zmienić ton skóry. Dobra, to wiesz, możesz zrobić wszystko, nie znając się na Photoshopie. Kuman, dobra, to nie gadajmy w takim razie o filtrach instagramowych, tylko gadajmy o narzędziach, które na to pozwalają, bo rozumiem, że jest ich więcej, tego nie wiedziałem. Tak, no. Miliony. Wiadomo, walka z wiatrakami prawdopodobnie to i tak koniec końców się skończy na niczym, bo jak nie ta, to inna aplikacja i po prostu ktoś to koniec końców zrobi. Co mi ta sytuacja trochę przypomniała? No. Znaną
może części z was. Ja nie znam. Scenkę, nie znasz na pewno. Z programu Rolnik szuka żony. Gdzie pani wysłała zdjęcia swoje do programu, pan, który jest rolnikiem i szukał żony, zaakceptował ją, że chce, żeby była jedną z kandydatek i kiedy ona się pojawiła na żywo, to on jej wygarnął twarz, że wygląda inaczej o, na zdjęciach, no. Totalnie wypiększyła na tych zdjęciach. Ale on to mówi uprzejmie, czy nie? Cześć. No, jest zdziwiony. Niebożonko, na pewno... On nie patrzy na nią nawet. No. O, nie ma kontaktu wzrokowego, no. nie podoba mu się, o nie. Po prostu... Albo mu się spodobam, albo no nie. A wiesz, że cię nie poznały? Tak. To już. No to popatrz. No, miałam dłuższe włosy. Z całym szacunkiem. Jeszcze tak zmontowany na tych reakcjach, tak... No, reaction shoty, no. Ale niezręcznie. W ogóle, to jeszcze do tego byśmy dodali prawdopodobnie to, że pewnie pół Tindera na takich case'ach stoi, nie? Że ludzie spotykają się po raz pierwszy w prawdziwym życiu na randkę i też widzą siebie bez filtrów, bez zdjęć i tak dalej, więc generalnie rzecz biorąc, to nie... To w ogóle ja chciałbym zaznaczyć bardzo mocno, że to nie jest temat zastępczy. To jest moim zdaniem temat, który jest bardzo, bardzo w sumie taki penetrujący gdzieś tam życie społeczne. Jasne, że on nie sprawia, że ktoś żyje albo nie żyje, czy ma zjeść, czy nie ma, jakby to nie jest temat aż tak globalny, ale to Słuchajcie. Są totalnie rzeczy, o których się myśli i o których się mówi. Mi się zawsze wydawało, że wszystkie filtry na Instagramie, na Messengerze mają jeden cel, do zabawy. No nie dla zabawy, ponieważ Instagram już od dawna jest grą. Instagram jest grą na punkty. Ty mówisz, że życie nie jest grą na punkty, czy jest grą na punkty. Instagram jest grą na punkty. Instagram jest grą na lajki, na to ilu masz followersów i jakich zdobędziesz. Mi tu klika ten element takiego budowania świata fikcyjnego, w którego chcemy wierzyć. Bo ja mam bardzo, że ja chcę wierzyć w fikcję, w sensie... Jaką? No jakiekolwiek, w wielu wymiarach. Chcę wierzyć w coś, co jest fajne, piękniejsze, bardziej wygodne dla mnie, przyjemniejsze niż to, co jest prawdziwe. Wiem to o sobie już. Już wolałbym, jak już to wiem, tego jakoś tak unikać? Proaktywnie nie wspierać, nie? W sensie, że... Chociaż wiadomo, no konwencja zawsze jest konwencją. Jeśli bym występował w jakiejś reklamie właśnie w ładnie oświetlonych warunkach, no to nie przyjdę w piżamie nieuczesany, ale taka wersja mnie to też jest prawda, prawda? Można powiedzieć, no ale Wodek, ale taka jest prawdziwa wersja. No wiadomo, no, jest przestrzeń na to, co powiedziałem, umalowanie się, ładne ubranie i tak dalej, jest przestrzeń na to, ale gdzie ta fikcja zaczyna przypominać rzeczywistość, to mi tak już tak śmierdzi to. Drodzy Państwo, czasem piszecie do nas maile z pytaniami, czasem piszecie maile ze zdjęciami. Załączacie zdjęcia. I teraz ja chciałbym przede wszystkim Ciebie, Włodku, ale też również widzów zapytać, jak myślicie, czy na tym zdjęciu jest nałożony jakiś filtr? No wiadomo, że nie. To jest trochę problematyczna sytuacja, bo jednak tylko Adrian mógł sobie spokojnie oglądać odcinek Alessa. Nie, ale może ona potem się położyła i też ogląda. Moim zdaniem powinniście odwrócić telewizor do góry nogami. Czemu tego nie zrobiliście, nie rozumiem. Rozumiem, że tyle dla was tylko znaczy LS, że to jest dla was max, żeby się położyć na plecach i oglądać do góry nogami. To tyle dla was znaczy. Te kilkadziesiąt dziur w ścianie, kilka wierteł, wiertarka, tyle to dla was znaczy. Takie zaangażowanie jak nasze. Ja nie wiem, czy to dużo dla nich znaczy. No tyle dla nich Myślę, znaczy. Że nie to znaczy. To A ja się bardzo męczyłem. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek montowałeś telewizor na ścianie. Ja montowałem się w chacie na ścianie. Przywierciłeś się po prostu do ściany śrubami. Drodzy Państwo, szanujcie siebie, wyglądajcie pięknie na zdjęciach i pamiętajcie, żeby... Zawsze pamiętajcie, żeby pozostać. Bez egzaltacji, Karol. Egzaltacje. Lecz. Stronniczy! Wjechało kakao. Czemu ja się daję tak poniżać, obrażać, bić? Czy mógłbyś zrecenzować szybko jeszcze ten telefon? Fantastyczne kąty widzenia. Zresztą zobaczcie sami. Sprawdźmy klik. Bardzo dobry klik. 3,2 megapiksela, coś co zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników smartfonów. System najnowszy Symbian OS 7.0 również zadowoli najbardziej wymagających fanatyków czekania. Mój ojciec jest fanatykiem czekania, cały pokój Symbiana nie żaden nie załadował jeszcze aplikacji. Stary, w Symbianie SMS-y się wczytywały, w sensie wchodziłeś... No, wiadomości. No, ale w tamtych czasach wszystko się wczytywało. Nie, no nie, no Nokia 3310 SMS, cyk, są SMS-y. Nie, na Symbianie odtworzenie folderu... Fajnie to zrobiłeś. Cyk, są SMS-y, no nie? Tak, no bo to miało ile tam? 1 megabajt pamięci. A tam się wczytywał folder z SMS-ami. Z SMS-ami! W tym telefonie liczy się jedna i tylko kuźwa jedna rzecz. Kąty widzenia. I każdy o tym wie. Cyk, dzwonię cię. Włod, nie mam ochoty gadać. Pyk, i cyk, fu. I pyk. To jest to. Włod, mam ochotę gadać. I cyk. Pyk, cyk. I pyk. I pół, ale I jeszcze jest metoda taka, I pyk. Jest taka, nie? No. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. A poza to? Co jest? Cyk. Elo, mordo, siema. I cyk. Pyk, fu, co, Ciak. Dobrze. Pyk, I pa, idziemy. Pa, sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Pyk, no jakie to jest dobre! To jest kurwa biznes, życie. I pyk, fu. I cyk.